Jezus, alo, babciu. O, wnuczek Krystianek o, przyjechał. Babciu. O, babciu. O, babciu. Słuchaj, już jest po Halloween, ale pomyślałam, Halloween? Że... Co to Halloween? Czemu wszędzie są jakieś dziwne dynie w domu? No bo nie chciałem się sprzątać, gówno ci to interesuje, gównoż Krystian i tak dalej. Kiedyś jestem bardzo zła na ciebie. Co ci się, babciu, stało? Czemu masz dynie na głowie? Wiesz, co się ostatnio stało? Co się stało? Później dopytuj. Powiedz mi. Franek przyjechał. Siadam na miskę. Krystianku, ja opiekę ciastka dla dziadka. To się nie nazywa robienie ciastek, tylko ja robię co innego do tej miski. No i dobra, i tak dziadek zje. Nie będzie wybrzydzał. Okej. O Jezus, jak szybko! Bo ja jestem... No ale ci, nie było aż takie pomarańczowe. A nie musisz, babciu, przypadkiem zamieszać najpierw ciasta? O. Zamieszać to ja ci mogę kupę w dupie. Już jej nie ma! Zostaw mnie. O nie! Babciu, proszę się, proszę się uspokoić, babciu, proszę. A czekaj, proszę. Czekaj. Czy ty, a ty masz pełen, babcia jest kochana, ma pełen, o nie, teraz już babcia jest kochana. Miała babcia pełen zestaw ciasteczka i szklaneczkę. Co jest? Jaka była na to szansa? Jaka była na to szansa, mi powiedz, co? A powiem ci coś jeszcze lepszego. Powiedz jeszcze mi coś jeszcze lepszego. Moich ulubionych butów nie założyłam. I tak wystrzeliłeś. Teraz chwila dla sponsora odcinka. Właśnie z AliExpress przygotowaliśmy dla Was kod GILATHIS, który daje Wam 4 dolary zniżki przy zamówieniu za co najmniej 5 dolarów. Kod działa tylko dla nowych użytkowników. A jeśli szukacie czegoś ciekawego, co możecie oczywiście kupić, to polecam Wam przejrzeć gadżety na moim drugim kanale, czyli Krystian Bończyk, gdzie testowaliśmy różnego rodzaju gadżety, gdzie możecie również więcej się dowiedzieć o tej promocji, jak i oczywiście o samych gadżetach. Link do filmu, jak i kody rabatowe zostawiam Wam w opisie filmu, a my wracajmy do materiału. Ale już to naprawiam, ten błąd. O, rzeczywiście, o! Jezus! Ja nie wiem, co się z tobą dzieje czasami. Nie wzywaj Jezusa, go w to nie mieszaj. Henry! A, ty nie trafiasz. Gównoż, gównoż, do nogi. Do jakiej nogi? Co? Myślisz, że co, że jestem, brudnej, że jestem nogi. Tym samym, co masz zakopanego tego chłopaczka sprzed roku, co? O Jezus! Gównoszek! Nie, 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 nie. Ja tu tylko się przyglądam podłodze. Naklejki 3D bardzo ładne, babciu. Ojej, no nie. Babciu! Znowu! Znowu dzieją się złe rzeczy z podłodze. Naklejki 3D! Jezus! O Jezus! Opętany jestem! Szybko zajmij mnie, zanim złożę jaja! No próbuj, jak jedziesz! Jestem pod kanapą, a pod fotelem jest! O Jezus! Jakie cudo! Halo! Co ja robię? Jakie tańce na głowie! Ale macham łapami! O! Wnuku! Wywaliłeś mnie! Na kanapę! Gdzie jesteś? Gdzie cię pojawiło? Gdzie jestem u ciebie? Nie ma cię nigdzie. Gdzie? Wybuchłeś. O Boże. Dobrze, wnuku. Przestań, już koniec zabawy w opętania. Muszę wstawić ciastka do piekania. Babcia, chyba ciastka upuściłaś. Nie, teraz ja się zgliczowałam. Co? Nie, normalnie tu stoisz. No, u mnie się teleportuje. Pomóż mi, wnuku, płakam. Nie, nic się nie dzieje, wszystko jest płakam. Dobrze. Płakam. Ciasteczka ty są. Ty tam widział. Ej, za gdzie jestem? Czy ja mogę tutaj tak? Nie, nie mogę. Nie. Ja nie wiem, ale to jest oszust. To jest bycie oszustem. Ale no bo się teleportowałam. Jestem babką, mistrzem teleportacji. Ja mogę wejść do zamrażarki, chciałbym. Czemu upadłam? Nie pytaj się mnie. No nie mogę. Może do zamrażarki, pomogę, nie mogę. Chodź, ja ci pomogę, chodź, ja ci pomogę. Stań tu. Nie. Gównoszku. Chodź, nie. To szybko. Gównosz. Nie. No, w dupę się pocałuj. Ciastka miałaś wkładać i co? Chyba mnie oszukałaś. Co? Bo chcę... No? Co chcesz? Cię zabić. No, co chcesz? Odpowiadaj mi. Pozwól mi wstać, bo szpagaty robię. Odpowiadaj mi. Skąd masz nieskończoną szklankę? Jak to nie nieskończoną? Oddaj mi tą szklankę, co? No co zrobiłaś z tą szklanką? Czemu ze... Do dupy ci wsadziłam. Czemu zepsułaś szklankę? Czekaj, bo ciastka robię i się zepsuje. Taka jesteś śmieszna, co? No. Nie możesz mnie teraz... Uwierz mi, że nie chcesz. Nie chcesz tego, żebym ja upadła. Krystianku, ja muszę przynieść... Tak? Co musisz, rzecz. Co musisz przynieść? Cukierki dla dzieci, cukierki. Które już nie chodzą, bo nie ma Halloween. O Jezus, jak mi przykro, muszę babciu. Sama sobie zjeść. Ale zaraz już zginiesz, babciu, więc jakby... Nie zginie babcia. To jest chyba... Nie zginie babcia. Ja od małpki wezmę fajną rzecz. Małpko, co mi dasz?
kupsko. O, dostałem bardzo ładny dzbanek. Znaczy, no, to nie, bo jesteś dzbanem. To jest dzbanek, to jest fason. O nie! To był no, atak, którego nikt się nie spodziewał. Nice, babciu! O nie! Żegnam. Tak jakby widzisz takie coś w lewym górnym rogu twoich oczu, że ten, że 13 sekund zostało? Do czego, babciu, zostało ci 13? Do sekund? Twojej śmierci, co? Ja patrz, ci mnie nie blokować. Otworzę ci, otworzę ci. A, dziękuję. A, proszę bardzo, nic ci to nie o, da. O nie, już widzę. O nie, nie zdążę. O, matko bosko. Babciu, masz chyba problem. Jezus! Zapomniałam! A, teraz ci żartowałem! Ciastka! Ciasteczka? Wnuku, ty debilu. Spalisz się prędzej niż coś się... No, co z tym sprayem chcesz zrobić, co? Jezu, kuchnia się pali. Henryk budował, to kuchnia już w zabudowie. Nie ma twojej kuchni. Żegnam, spalisz nie. się i... Nie spalę się. Nie ma tego, otworzyć szafkę w trakcie, kiedy się kuchnia pali. Najmądrzejsza rzecz na świecie. Robimy przedmiot. Ale mocne uderzenie. Gaśnica. Jezus, nie. Gaśnica. Dostaw gaśnicę. Dostaw gaśnicę. Ła! Utknąłem się. A, halo, tutaj jesteś? Dobra, to do ognia. Co? Halo, jestem w piwnicy. Uciekam. Do widzenia, Krystianku. Nie, szkoda tego domu. Mam mały problem. Nie szkoda tego domu. Mam mały problem. Ważne, że już powód noszu. Łatwo. Warto było spalić dom. Już odbudowałam. Ach, gównosz, gównosz. Dobrze ci tak. I tak byłeś pod tym dzieckiem. Łatwo. Co sobie myślałaś, że co, że zginę tak prosto? Trochę się przypiekłem i przypaliłem, ale o Jezus. Wyklarzek, nie! Gdzie ty umiesz chodzić? Gdzie twój zespół Downa? Gra w mojej głowie. Wojtek, ty umiesz chodzić? Nie, ja... Tak, jeszcze żyję. Trochę jestem przypalony, przypieczony, ale... Ale Wojtek? Ale cały prawie. Tak, prawie taki. Wojtek? Nie. Co się dzieje? Ej, wyskoczyłam w powietrze. Nie wyskoczyłaś, Wojtuś. To było kłamstwo. Wojtuś, wróć, to ty Wojtuś? Kim jest Wojtuś? Musisz mi powiedzieć, kim jest Wojtuś, babciu. Moim wnukiem, którym? Tego trzymam w ogrodzie. Ła. Już go nie trzymasz w ogrodzie, bo właśnie się uwolnił. Co myślałeś, że co, że nie Wojtuś, słyszałem? Wojtuś, przecież ty masz 30 różnych zespołów, z czego jeden jest tak? premium i masz dodatkowe 30 innych. Za jedyne 24,99! Wojtyła, nie przeszkadzaj mi w egzystencji, już przeszkadzał mi gówno, że wiesz jak skończył? No w sumie tak jak ty, tylko że ty od początku byłeś jakiś pośledzony. Okno wywaliła, odbudowałam dopiero chałupę. No, po tym co ostatnio mi zrobiłaś, to się nie dziwię, że musiałaś odbudowywać chałupę. A co ja ci zrobiłem? No a co, a nie jestem przypieczony ani trochę? Nie wyglądam na takiego? To ty gównoż! Przejście zakopałam na głębokości 1,5 metra. Jak ty masz, jak no ty się wykopał? No i co? Dlatego no i co taki mi tu zrobisz? Tak. Gówno, no leżysz. No leżę, no i co? I nic mi nie zrobisz. Co prawda trochę się boję tej tutaj ale świeczki obok. Ale ty brzydki jesteś. Sama jesteś Ej, no chyba sobie szartuję tak ja. O Boże. 3 razy cię strzeliłem. Strzeliłam, nie wiem już kim jest. Strzeliłem czy strzeliłam? Zdecyduj się babciu na jakąś wersję. O no nie! Jak to? Zasięg buta 20 metrów. Ale dostałeś po prostu... Cała noga od stołu ci się w dupę wyrżnęła. Tak poleciałeś. Stój! No, głupiaty. Wnuku, Krystianie. Co? Gównoż! O nie! Leżeć. Mój talerzyk, zostaw mnie i mój talerzyk, proszę. I wracasz tam... Do ogródka! A, do dupy. Chyba na dobra, kuchenkę. Pitalnik. Widać, że babcia ma jakiś fetysz z ogniem. Ty masz fetysz ze spalonymi oczami swoimi. Ty masz zespół Andersona w głowie. No. Ty masz zespół brzydkiego dziecka. Ty masz zespół głupiej babci czy coś. O, przykryłeś. O, chodź tu. Nie, o tak, wejdę do skrytki, kto zbudował. Po co ja go odbudowałam? Myślisz, że co? Że spalony to co? Gorszy? Mózg się nie uszkodził. Tylko twój mógł.
Mój się nie uszkodził, bo ja uciekłam. To mój się mógł uszkodzić. Domu. A odbudowałem chatę, mam cię w dupie. Łatwo. No, chyba sobie jaja robisz. Spadaj jeszcze tam. Zjazdy schodów. Spadaj tam na dół, zjazdy masz jakieś normalnie, babka. Zjazdy mam. A ty będziesz miał zjazd. Łatwo, to babcia zaraz umrze. Nie, ja a wiesz, a wiesz czym cię babka wykończę? Twoją dupą, odejdź ode mnie. Wiesz czym cię wykończę? Tym czym ty mnie wykończyłaś. Czyli ogniem. Nie masz ognia. Mam ognia. Zastan, masz ognia? Mam, dobra. Mam ognia i co? Co myślisz, że sobie uciekniesz? Że sobie uciekniesz? Nawet nie tak gdzie myślisz? Jestem. Nie, no totalnie. O Boże, mi się... Nie! I teraz ja się wyprowadzam, w sensie nie muszę naprawiać całego domu, tylko jedno piętro, ale no. Zgasło.